Did it. Come on. You want to get out of here? Then come on. Siemano, z tej strony Terror. Witam was w moim nowym projekcie, czyli bestialskie granie w Manhunt 2. To tak, gra jest z 2009 roku, wydana przez firmę Rockstar Games. No i krótko w fabule. Wcielamy się w bohatera o nazwie Daniel Lamp, który zostaje tajemniczo uwięziony przez organizację o nazwie Projekt. Ta organizacja zajmuje się stworzeniem broni opierającej się na narkotykach, lecz udaje się uciec Danielowi Lambowi z Leo Kasprem, który proponuje mu pomoc i Lamp staje się uczniem psychopatycznego mordercy. No i nic, taki krótki wstęp. Gram grę na ślepo. No i co, wszystko jest ustawione, już tak próbowałem jak grać. Ja dam sobie new game, tu jest wszystko ok, damy accept. Są dwa poziomy sane i insane. Zagram na poziomie sane, tak jak normal. Tak, damy na pierwszy, yes. Niech się zapisuje na pierwszy slot. No i co? On jest escape. Aha, i zapomniałem o czymś wspomnieć. Widzowie o słabych nerwach, lepiej żeby tego nie oglądali, ponieważ w tej grze jest bardzo dużo scen brutalnych. Krew się przelewa. Właśnie mamy takie scenki. Quick time eventy, tak jakby będziemy musieli po prostu, jak będziemy kogoś zabijać, by musieli kręcić kółka, takie inne bajery. Dobra, góra, dół teraz. Jeszcze raz. I jeszcze raz. No, teraz strzał. No i tutorial za nami. Dobra, to już widzieliśmy, więc ja to pominę i mamy pierwszy epizod, rozdział. Przebudzenie. Tak, to jest nasz. Tak, to jest nasz bohater.
Dobra, idziemy po cichu. Ogólnie jak będziemy przechodzić, to... Dobra, idziemy. Może nam się uda przepchnąć. Nie, jednak koleś nas obsikał. Tu jest koleś, który... O, udało mi się koło niego przejść. Dobra, idziemy. Dobra, biegnie, wow. O tak, tutaj nasz jakiś patyn, nie nasz, jakiś patyn się tu zabił. Nie wiem, co tu mamy. Wow, tutaj koleś bez głowy jest. This guy stands between you and freedom. I don't want to hurt anybody. If he sees you, he will kill you, understand? Waste him. But he's a nurse. He'll help me. This is insane. Go on, try it. See how it feels to own life. Oh. I właśnie to tak zabijamy. It was you killed him. I feel sick. Dobra. O, i nasz bohater właśnie zwrócił coś. Nie chcę wiedzieć co. No ale idziemy dalej. Tak. Dobra. O, już słyszymy. What the fuck, co to było? Dobra, ogółem gierka jest chora. You have to take this psycho down, Danny. What? No, I can't. Trzeba go zabić. You have a choice. Dawaj. Dawaj, Danny, dawaj. Pobijemy go. Dawaj, chodź, chodź ty gnojko. O, tu jak naciśniemy prawym przyciskiem, to jest... What the fuck? Put some muscle into it. He's down, now finish him. Finish, finish. Gin. No nic, zabiliśmy naszego pierwszego przeciwnika. Now go find some first aid. Patch yourself up. Tu się wejść nie da... O, aha, tu mam wychylenia takie. Tutaj... Now get the syringe. Tu mamy apteczki, tu mamy strzykawę. Świetnie. Trzeba się tutaj wejść, tutaj się nie da. Chodź tu, gnoju. Ja cię zabiję, o. Tutaj się poskradamy. Dobra, skradamy się. That guy lives. We're dead. Gin! Move it, Danny, move it! No dobra, spokojnie. Dobra, zabiłem go. Świetnie, kolejny przeciwnik. Dobra. No, jakiś guzik, więc otwieramy. Tutaj wiem, co na początku zrobić. Oglądałem trailera. Nie tam kawałek let's playa, jak znalazłem tą grę. Tutaj widziałem tu, what the fuck. Dobra, jakiś guzik. Dobra, tutaj jest winda, wiem, że tu trzeba wejść. Tak, kolesie się tam napieprzają. Ale nie zwracam na nich uwagi. Dobra, no. Dobra, winda się otworzyła, zazwyczaj windy są bezpieczne, więc... Idziemy do góry! Możemy sprawdzić nasze obiekty. Safe, o, można zapisy. Dobra, to zapisy, zapiszemy przy okazji. Safe, yes. Games is successful. Dobra, okej. Okay. I gramy dalej. Tu się też biją, na każdym piętrze się biją. No, można zmieniać broń, no pokrętle, dobrze wiedzieć.
chłopaki, właśnie koleś tutaj zabił go. I uciekł. Tak, najlepiej zabić i uciec. Dobra, winda się otwiera, wychodzimy stąd. Wow, i okulary było widać naszemu bohaterowi. Co my tu mamy? Podniosłem coś. Podniosłem coś albo mogę coś podnieść. Nie, te długopisa szczerze nie chcemy, więc. Hey Mendez! 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 Take it slowly if I were you. Dobra, tutaj mieliśmy się skradać, ale nie wyszło mi, więc... Dobra, gin koleś. Obiję ci mordę. Ja teraz cię dobiję, frajerze. What the fuck? Ej. Wow, ale jaki koleś w ogóle zębiska. Już zginął, dobra, zabiłem go. Co tu mamy? Koleś tu leży, martwy. Nic nie mamy. Też nic nie ma. Więc idziemy dalej. O, mamy młotek. Świetnie, dobra, nic, nie przejmujemy się nim. Idziemy dalej. Jeb. What the fuck? Co się dzieje? Wow! Dostał młotka. Dobra, nic. Chyba trzeba zejść na dół po schodach. Ja mam znowu szczykawę. O. You fuck! Wow! Egzekucja. Dobra, rozwaliłem mu głowę. Spokojnie, spokojnie, zaraz tu wszystko pozamykam. Tu tam w środku nic nie ma raczej. Więc... Nic, otwieramy. Tu też wiedziałem co zrobić. No te początki, ten początek taki będzie dosyć łatwy, bo wiem, niektóre rzeczy zapamiętałem. Oj, no nie udawało mi się te. No, jak można dostać tyle razy? Gin! 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 Dobra, koleś ginie. Nie, nie może. Dobra, gdzie tu trzeba teraz iść? A dobra, znowu mi się nie udało, masakra. Sorry was za to. Dobra, cię obądź murzynie, gin. They won't be calling you a weakling anymore, that's for sure. No tak chyba nie będę chodził przecież, nie? Dobra, nic, idziemy dalej. Dobra, tutaj kolesie wariują, tak, koleś sobie skacze. Idle hands are the tools of the devil. That's why I jerk off. Dobra, może nam się uda go zabić. Dobra, gin koleś. Nie udał się. Przyciągał się i nie zauważył. No jak ja mam tam do was wejść? Weźcie mi to.
Otwieraj to szmato. Dobra, nic. Może to się da rozwalić? Jakieś okno? Może ma jakieś klucze czy coś? Może trzeba się wrócić? No na pewno nie. Hey man. Możesz to otworzyć? O, otwórz, to nie bądź taki. Rakoleś nam tu widocznie nie chce otworzyć drzwi. Może tu? Nie. No i właśnie, to już jest ten moment. A, dobra. Jednak nie. Wow, stadion. Dobra, mamy tu jakąś ciężarówkę. Wow. They've seen us. You're gonna have to deal with those orderlies before you. Dobra, spokojnie, ja się tu nimi załatwię. Załatwię się. Dobra, jeden. What the fuck? Dwóch na jednego, nieładnie, nieładnie. No. Tak, nie mordę. No nie, bo zginę zaraz. Nobody can fuck with you. You're unstoppable. Hide the body in the shadows. No, jestem po prostu zajebisty. No, zgiń w końcu. Myślałem, że znowu z dwóch stron mnie biją. Nie wiem, czy to jest życie. You can't leave those bodies in full view. F. O, ale fajny bajer. Dobra, można podnieść tu fajnie ciało od kogo. Czy niby mam je schować do ciężarówki, tak? Dobra. Czy do tej śmieciarki czy coś. Zobaczmy, czy się da. You can't leave those bodies in full view. You can't leave those bodies in full view. Stan, w pick-up, dobra, no podnoszę je, no i co? Idę je gdzieś schować, gdzieś nasz bohater się męczy z tymi. Może trzeba je schować? Dobra, nie wiem, chowamy to ciała. Nie wiem, czy dobrze robię. Tak. Tak, koleś ze śmieciarki, nawet się nie skapnie, że wskakuję na tył. No i uciekamy z tego wariatkowa. I tak, to by było na tyle. Sorry za taki krótki odcinek, 17 minut niecałe, może około 19. No nic, ja was zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapki w górę. No i co, oczekujcie kolejnych odcinków z Manhunt 2, więc trzymajcie się ciepło, cześć!